Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już z gry Dungeon Keeper. Rozpocznijmy sobie drugi odcinek Rożka Pieszczoszka. Jeżeli nie wiecie co to za gra, zapraszam was do pierwszego odcinka. Oczywiście link do playlisty macie w opisie. I obejrzyjcie sobie tam, wyjaśniałem naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o tą grę. Witaj ponownie, o najgorszy ze złych. Druga kraina nie jest tak przyjemna jak pierwsza. Tu musisz nauczyć się budowy lochu zgodnie z ograniczeniami terenowymi. Zbadanie okolicy odsłoni przed tobą wiele tajemnic i przyniesie wielkie nagrody. Tworzenie chochlika umożliwia wyprodukowanie na twoim terenie robotnika żywionego magią. One, two. O, dobra. Jak już mówiłem, tam wyjaśniałem bardzo dużo, jeżeli chodzi o tą grę, więc mam nadzieję, że już wszystko będziecie wiedzieć. Znaczy, oczywiście mówię o wszystkim, naprawdę wszystkim, ale wiele z tego będziecie już wiedzieć. Na pewno musimy sobie tutaj, jak nasz tam narrator powiedział, musimy się skupić na tym, co już mamy tutaj dostępne, więc dopóki nie odblokujemy sobie kamiennych murków, no niestety będą problemy, jeżeli chodzi o materiały. Teraz możesz zbudować bibliotekę. Przyciągnie ona czarnoksiężników i umożliwi im opracowywanie zaklęć na twoje potrzeby. Wykopmy to dookoła, nie? Nie mam pojęcia, czy mi się do czegoś przyda, ale może... Zająłeś portal. Może coś będę musiał zrobić, to będę miał tutaj miejsce. Zajmujesz trochę. Portal. Portal umożliwia stworom dotarcie do twojego lochu. Typ zbudowanych komnat decyduje o tym, jakie stwory będą się do ciebie przyłączać. Dokładnie jak mówiłem już w pierwszym odcinku. Czyli jakie mam ulepszenia, takie stwory do nas przyjdą. Tutaj wypadałoby coś zrobić, no niestety nie mam w ogóle miejsca do na nic. Do twojego lochu przyleciał świetlik. Aha, jest dobra, świetlik na razie się przyda, żeby był odkrył teren. Ale znakomity zwiadowca. Wykorzystuj go do szybkiego badania terenu. Stwory potrzebują miejsca do wypoczynku. Zbuduj im leże. Możesz zbudować siłownię. Przyciągnie ona salamandry i umożliwi wyszkolenie stworów do poziomu czwartego. Dobra, kolego, ty to wykup tutaj. Potrzebujemy niestety dostępu do tego terenu, to aż tak daleko. Też od razu jakbyście wykopali, też byłoby spoko. Tu mamy więcej miejsca, więc chyba tutaj się zadomowimy tak naprawdę. Zobaczymy jeszcze. Bo tam daleko mamy... O, mamy sporo miejsca. Tutaj już dzieją się naprawdę cuda, jeżeli chodzi o miejsce. O, i tutaj mamy kolejny budynek. Nie pamiętam, co robiła ta komnata. To była świątynia. Tak, to była świątynia. Natomiast co ona miała dokładnie w środku, nie mam pojęcia. Nie pamiętam już. Chyba anioły mroku to się nazywały. No nie wiem, na pewno są tutaj kombinacje, że rzuca się na przykład dwa stwory jakiegoś rodzaju, plus coś tam jeszcze, plus złoto, czy coś takiego i dostajemy na przykład złoto, innego stwora, bądź, znaczy nie mówię, że jakieś hybrydy pomiędzy nimi, ale dostajemy jakiegoś innego stwora, bądź coś, jakiś bonus, manet, chyba coś takiego było. Na pewno widziałem kiedyś, przegrzewałem w internecie, żeby właśnie znaleźć jakieś kombinacje, żeby coś jakoś do osiągnąć. No nie jestem pewien dokładnie, co tam się działo, no ale jakoś tak to mniej więcej wyglądało. No wypadałoby, jakbyśmy mieli właśnie skarbiec, żeby móc sobie dookoła tutaj obudować skarbce. Myślę, że to jest dobry pomysł. No, ale na pewno musimy zrobić tutaj siłownię. Dobra, niech będzie siłownia tutaj. No albo tutaj całość zrobimy siłownię. Powiedzmy, że to jakiś sens ma. Okej, 4. No, coś tam będą mogli ćwiczyć. To jest najważniejsze. I tutaj zrobimy już tutaj lwią część naszej bazy. Tutaj zrobimy sobie podział na wszystko. Gromadzenie większej ilości złota. Jeśli umieścisz go blisko złoża, chochliki nie będą musiały daleko dźwigać. Świetlik czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska.
przykro mi, świetlik, na razie nie ma legowiska, ale zrobię ci tutaj takie malutkie, żebyś się pocieszył chwilę. Dołączyła salamandra. Dobra, mamy salamander. Salamandra? Wyjątkowo gorąco krwisty i chętnie kąpie się w lawie. Dokładnie tak, jak powiedział nam narrator. Salamandra może chodzić po lawie, przez co jest tworem na tą mapę idealnym po prostu. Widzimy, że tutaj kolejne miejsca są. O, jest tutaj nieskończone źródło surowców, złota, cokolwiek. Więc jak najbardziej będziemy musieli tutaj dostać, prędzej czy później. Tutaj już widzę, że będę musiał zaznaczyć to, bo mogę tego miejsca później nie znaleźć. Tutaj muszę też coś ogarnąć. Aha, dobra, coś ten deseń, coś tutaj. W końcu powinien się tam dokopać. No nie jestem pewien, czy to zrobią za szybko, czy to szybko zrobią, ale kiedyś powinni. To z pewnością. Zobaczymy. Tutaj zdaje się, że to już jest lawa, ale nie widzę tego, więc dla pewności tutaj to zaznaczę. No i tutaj muszę wszystko zajmować, więc luzik, bluzik, panowie, luzik, bluzik. Kolejne tam powiększymy troszeczkę to. Ach, no rację, zapomniałem o tym. Damy taki duży. Ajajajaj, ale spieprzyłem. Tak. Takie nieoptymalne strasznie to zrobiłem, no ale niech będzie i tak w sumie, niech będzie tak. Albo jak dam tutaj, to może się powiększy już. Tak, powiększy. No powiedzmy, że jakiś to sens ma, ale troszeczkę zmaściło, nie powiem. Trzeba przyznać to. Dobra, to powiększymy jeszcze tak, żeby troszeczkę naprzód już było miejsca i czekamy, aż przyjdą kolejne stwory do nas. No dobra. Okej, okay, ale gdzie tu jest jakiś stwór? Nasz... Ty, Waszko. Gdzie ty tutaj... Świedliczku kochany, latasz sobie. Gdzie ty jesteś? A tutaj, no to weź tam doleć sobie do tego miejsca, bo inaczej to się nie uda. Niestety, albo istety w sumie. Koleżko. Padałoby też zrobić troszeczkę tego... troszeczkę skarbca, no ale na razie nie mamy z czego w sumie. To podniesiemy sobie złoto i tu gdzieś też było złoto kolejne. Albo wzięli może już. No nie wiem. Dobra, rzucę to tutaj. Goblin to mężny podwładny. Szybko otrząsa się z osłupienia. Choć słaby pojedynczo, w grupie może stanowić ważką siłę. Okej, okay, dobra, dobra. Możemy robić warsztat, no ale warsztat nie jest dobry pomysł, myślę, aktualnie. I służących obronie lochu. No, takiej wielkości chyba starczy. Jak coś to się dołoży tutaj jeszcze. Albo bardziej w tą stronę się dołoży. Dobra, dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Okej, tutaj jeszcze nie wykopali tego, no ale już są na dobrym... Na dobrym tutaj, powiedzmy sobie szczerze... jak to się mówiło? Na dobrym szlaku? Na dobrej drodze, o! Na dobrej drodze do tego, żeby to skończyć. To będzie kolejne przejście, tu będzie coś dalej. Świetnie. Dzięki Waszce udało mi się nieźle zraszować tę mapę, bo tak normalnie bym nie wiedział, gdzie mam to kopać wszystko. Można go użyć w walce. Ale trzeba przyznać, no ta Waszka tutaj się przydała. Jest również badaczem zaklęć. Odkryliśmy świątynię. Spędzającym długie godziny w zaduchu biblioteki nad zakurzonymi tomiskami. Zająłeś świątynię. Dokładnie tak, zająłem świątynię. Świątynia tutaj pozwala mi na zdobycie właśnie tych aniołów śmierci, to jest to, co wiem. Albo aniołów mroku, nie jestem pewien, jak to się nazywały. Coś ten, jakieś anioły takie ze skrzydłami chodziły. Myślę, że coś w tym deseń. Zobaczymy, co one tutaj będą miały do zaoferowania. Mam nadzieję, że coś tu będzie fajnego. Niestety nie pamiętam, do czego to służyło, więc oczywiście sprawdzimy to w praktyce. To coś pokopali, ale... Chyba mają jakieś problemy z pieniędzmi. Oczywiście, aha, no właśnie, więcej nie wspomniałem. Tego, że kiedy oni ćwiczą na siłowni, to my im płacimy za to, przez co... No, za chwilę nie będziemy pieniędzy, więc nie będą trenować. Ogólnie, w skrócie. Więc szybko, koledzy, szybko. Tutaj jest portal.
Do tego portalu się dostać, musimy użyć mostu. Niestety mostu nie mam na razie. O! Anioł mroku. Które przyłączają się do ciebie jedynie dla własnej rozrywki i korzyści. Są potężnymi magami i niezwykle wydajnymi badaczami. Goblin opuścił twój loch. Znaczy nie opuścił lochu, ja go po prostu wyjebałem stąd, więc taka zasadnicza różnica. Tutaj widzę, że jakieś miejsce jest. Nie mam pojęcia, czy ja to... Czy to będę musiał odkryć, czy to muszę to rozkopać. Coś tu jest zasadniczo. Taki okrąg mi mówi, że tutaj będzie pewnie jakieś tam miejsce. Chyba, jeżeli się nie mylę, to będzie więzienie. Tak mi się kojarzy z tego, jak kiedyś grałem w tą grę. No niestety nie jestem pewien. No zobaczymy to, mam nadzieję, że niedługo, bo okrytki powinny się tym szybko załatwić. No a szczęście... Na szczęście mamy więcej many, a zapomniałem, żeby jej używać, więc mam nadzieję, że się pojawią kolejne stwory. Dobra. Świątynię tutaj też położymy. Też startując grę nie sprawdziłem za bardzo ile many potrzebujemy, znaczy many, punktów ile potrzebujemy do tego, żeby skończyć tą mapkę. No ale chyba to nie ma aż takiego znaczenia, żeby tak wpłynęło na samą rozgrywkę. Widzimy, że jest kolejny anioł mroku, już drugi. Dobrze, lubię te jednostki. To jest dobra hybryda pomiędzy stworami walczącymi z bliska a z magami, więc myślę, że to jest dobra inwestycja zawsze. Tutaj rozkopali, już to wszystko zajmują. To dobrze. Tutaj bokiem pozajmują to wszystko i tutaj mamy wszędzie skarbiec. A oni będą sobie to spokojnie wykopywać. Taki jest plan. No powiedzmy, że to damy, nie wiem czy to ma jakiś większy sens, ale... Ta komnata przyciąga mroczne elfki i umożliwia budowanie w warsztacie posterunków. Strażnice służą do obrony miejsc wystawionych na atak wroga. No dobra, to już wiecie, do czego służy... Do czego służy strażnica. A i teraz zauważyłem jeden fakt. Jest tutaj minus 4500. Na czym to polega? Na tym, że co tydzień jest dzień... No co tydzień... Tak, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest co tydzień, ale... Nazwijmy to, powiedzmy, że jest... wypłata raz w tygodniu i po prostu jak minie ten okrąg, to stwory idą wziąć ze skarbca jakąś tam daną ilość pieniędzy dla siebie, więc to też są kolejne wydatki. Dokładnie tak, dzień wypłaty. Okej. Tutaj sobie wszystko pozajmował. To dobrze. Jakaś dziwna muzyka w ogóle. Nie wiem, co to oznaczało w ogóle. Coś znaleźli, czy... Czy się zdaje tylko. To wygląda, jakby coś znaleźli, ale... Chyba nie. Chyba po prostu taka muzyka tutaj jest. Więcej miejsca. Natomiast my jeszcze powinniśmy sobie dołożyć właśnie trochę legowiska dla nich, bo kończy się tu powoli miejsce. Zrobimy tutaj kolejną odnogę taką. Troszeczkę z przerwą, no ale to znaczenia większego nie ma. Tutaj też coś jest. Tylko co? Jakiś tunel, tak? Aha, dobra. To też się załatwi. To już zaznaczę sobie. Niedługo będę miał most, więc mam nadzieję, że ten most sobie puszczę spokojnie i tutaj wpuszczę jakiegoś chochlika, który będzie sobie to spokojnie zajmował. Wiecie, zrobię po prostu most, jeden taki kwadracik, on sobie wykopię, to zajmie i będzie tutaj sobie spokojnie zajmował dalej. Taki jeden będzie sobie taki trochę sneaky incognito gościu. Ale oczywiście bez tego kamiennego przejścia raczej za daleko tutaj nie zabrniemy. Niestety. Na razie totalnie nic się nie dzieje.
Nie wiem, co oni w ogóle odwalają tutaj aktualnie. A, mają tutaj dużo złota, przez co potrzebują więcej czasu, żeby to wszystko wydobyć, przenieść tutaj i znowu wydobywać dalej. No ale muszą zanieść tutaj, bo tutaj mamy właśnie naszą bazę, nie? Tam trzeba zanieść. Teraz ja im pomogę w wydawaniu, położę więcej tego czegoś. Kurnik jest dobrze rozbudowany, więc tu nie mamy potrzeby żadnej ulepszania. Natomiast tu bym dołożył jeszcze jednego właśnie i też tam starczy tego. Tej biblioteki oczywiście. Zaklęcie. Rzuć zaklęcie piorun, by rozładować atmosferę w odpowiednim miejscu. Aha, dobra. Twoi podwładni potrzebują większej siłowni. Większa siłownia, mówicie? Ja z przyjemnością, ale nie mamy miejsca na to niestety na razie. Myślę, że tutaj walniemy jedną wielką siłownię, no ale to oczywiście za jakiś czas. Tymczasem tu coś znaleźli, tu jest jakaś baza właśnie. Dzięki ty głupi stworze, wreszcie się na coś przydałeś. Świetliku ty mój. Więc tu będziemy musieli się dostać, prędzej czy później. Dobra, nic sobie ćwiczę dalej. Nasze chliki są zajęte cały czas kopaniem tego czegoś. I w sumie nie wiem jeszcze czego, bo wygląda tak, jakby nic nie robili. Dam ich więcej, może to pomoże w optymalizacji szybkości tego. Warto by też sprawdzić, ile potrzebujemy punktów. Tutaj powinno być coś takiego jak cele poziomu. 15 tysięcy, więc spokojnie już jesteśmy coraz bliżej. 10 komnat. No spoko, to się zrobi. To nie ma problemu. Te cele są bardziej takie dla nas, więc powoli pobawimy się tym. Możesz budować drewniane mosty. Dobra, są drewniane mosty. One rozciągnięcie lochu poza zbiorniki wodne. Most drewniany można zbudować także nad lawą, ale w tym miejscu nie przetrwa długo. Opracowano nowe zaklęcie. Opętanie jest środkiem przejęcia bezpośredniej kontroli nad stworem. W ciele opętanego możesz spacerować po swoim lochu i dalszych okolicach. Dobra, tylko dwóch tu zostawię. Się zaraz spali, więc... Nie wiem do końca gdzie szedł, więc... Dlaczego go złapałem, żeby się nie przysmolił sobie... A, już jest, myślałem, że to Hochlik nas za pierwszy atak. Ale to spokojnie, to jest wszystko do ogarnięcia. Poczekam, aż tu wszystko się... Jak to wszystko wykopią i... Powinno być w sumie dobrze. Przydałoby się jakieś przejście do tego punktu tutaj, ale może gdzieś tutaj będzie. No nie wiadomo, jak tutaj się będzie to wszystko toczyło, bo może to wszystko jest już wykopane. No zobaczymy. Zająłeś więzienie. O, jak mówiłem, tutaj było więzienie. Spoko. Przy okazji wypadałoby to wykopać. Wszystko tutaj wokół. Bo to tylko w sumie jest tak tylko dla pizzy bardziej. Ciekawe więzienia też tu nie możemy zrobić nowego, bo chciałem to stąd usunąć i dać wielką siłownię, ale nie możemy siłowni drugiej zrobić, więc... Znaczy drugiego więzienia. Zdrowie jednego z twoich podwładnych. A tutaj co robią? A, już zajmują spokojnie sobie okolice, więc dobra. Sobie weźmiemy tutaj, zbudujemy troszeczkę skarbca. Dobra. Chodzi o to, żeby po prostu kiedy będą sobie robić, będą wszystko wykopywać, to żeby nie było też problemu z tym, żeby jakoś to rozplanować tutaj.
dobra. Ach, tutaj mogę połączyć to wszystko mostem wodnym. Wodnym, drewnianym dokładnie. Dobra. A jak tutaj się trzymają? Tu się spoko trzymają. Dobra, to wszystko jest do wykopania. Chłopaki, lecicie, to robicie. Ja w was wierzę. Tutaj niby jest do zbudowania. No niestety się nie da połączyć to za bardzo. Zająłem drugi portal. To się z pewnością trzyma, znaczy przyda. Ale to dopiero za chwilę. Opracowano nowe zaklęcie. Aha, czyli jednak będziemy mogli budować, ale dopiero w następnej kolejności. I niezbadane terytoria. Pokażę wam, jak to działa w sumie. W tej chwili mogę to zrobić. Oho. To jest lawa, tak? To jest coś. Nam to pokaże. Aha, to jest kasyno. Dobra. Zajmiemy to. Kasynie stwory mogą się bawić. Można ustawić sobie na buźkę albo na dolarek. Jeżeli na buźkę, to będą wygrywać, więc będą się cieszyć. Jeżeli na pieniądze, to będą zarabiać. Będziemy my zarabiać na nich. Taki wybór między tym, czy chcemy zarabiać, czy chcemy im dawać coś. Jakiś taki miły relaks. Bo myślę, że to usuniemy. Halo, proszę to usunąć. Twój drugi loszek pieszczoszek jest chyba nie można. Dowodem twojego upodobania do zła. Dobra. Już skończyliśmy. Nice. Troszkę, że skończyliśmy tak wcześnie, no ale dobra. Tu zakończymy ten odcinek. Dosyć szybki, niestety. Natomiast na następnej mapce, która będzie jakaś taka większa, powiedzmy sobie szczerze, że tak najpewniej będzie. Nie jestem pewien, czy dokładnie pamiętam, która była trzecia. Ale wydaje mi się, że w kolejny troszeczkę pobawimy się dłużej, jeżeli chodzi o tę grę. I pokażę wam dokładnie możliwości tego trybu. Ale to już niedługo, więc dziękuję za oglądanie i zapraszam już niedługo.